Pogodę na Wykopki mieliśmy bardzo ładną. Cieplutko, słonecznie. No tylko, że no, trochę za sucho. O ile na pierwszej działce było widać, że sobie ładnie śmigamy, o tyle na kolejnych bryły. Brylska ogromne. No i kurzyło się mocno. No, czyli obciążniczki trzeba było przeprosić. 2 lata były nieużywane. Tylko, że bez tych dwóch pierwszych. Dobrze nam to zaczęło iść kopanie. Jak były tutaj na samym początku tego fartucha, było widać, że ten towar się tutaj tłoczy. Nie chcę go tutaj pobierać. Zbyt ostra ściana, zbyt tutaj ciężko na początku. Nie podnosiło tego fartucha do góry, tylko się to wszystko tutaj, no, gotowało, można powiedzieć. Na pewno co niektórzy zapytają, czy wałki wciągały bryły. Małe. Małe, można to było zaobserwować na niektórych ujęciach, były wciągane, duże przechodziły dalej, normalnie jak kartofle. Zbiornik w końcu malowania się doczekał. Całkiem inaczej to się teraz wszystko prezentuje. Aż się chce popatrzeć. Ale zanim malowanie, to jeszcze dołożone została troszkę wyższa zakładka tutaj z przodu. Było widać taką scenę na filmie z kopania z zeszłego roku, gdzie
jak nisko sypaliśmy na niską przyczepę, wysypywał się towar, jak było tutaj dużo naładowane. Dołożone kilka drucików, nie ma już teraz tego problemu.